Z tej strony Anon i zapraszam na trzecią część poradnika z gry Lords of the Fallen. Między odcinkami troszeczkę pofarmiłem, oczywiście wydałem punkty, tam nie wiem, było z 20 parę tysięcy. To jest troszeczkę dużo teraz biegania i ekspienia, nie wiem, mi to zajęło około godzinki, jak zdobyłem mnożnik 2.0. Niewprawionym graczem może zająć to więcej czasu, ale później gra będzie i łatwiejsza i wymaga o wiele mniej farmienia. Bo też tak naprawdę jakbyśmy zaczęli z grą, no, grę, nasza postać była taka troszeczkę, nazwijmy to goła. I musieliśmy parę tych leveli wbić, dobrze, zobaczmy wtedy jak to wygląda. Zrobiłem 11 leveli, tam troszeczkę mi zabrakło do 12. Resztę z bossa dobiję chyba, tyle mi wystarczy. Kto też czuje się na siłach, może po prostu zrobić mnożnik 2.0, jeśli uda mu się to bez utraty życia w tej lokacji, więc zostanie dwukrotną ilość bossa, po prostu później jeszcze mniej ekspienia. A jak na późniejszych bossach udawałoby się przed każdym bossem coś takiego dokonać, to no całkiem dużo mogłoby tego być. Ale dobrze, nie opowiadajmy teraz bajek i lecimy w wiarę. No właśnie, w wiarę. Teoretycznie gramy wojownikiem. Ale żeby używać wiary, żeby używać zaklęcie kara, potrzebna jest nam wiara. I niestety, lub stety, bardzo ułatwia grę. A przez to, że będziemy mieli zwiększoną wiarę, to będziemy też mogli więcej wystrzelić pocisków z rękawicy, co też się przyda, ponieważ większość broni, które ja będę sugerował, nie zadają żadnych obrażeń od magii, a są przeciwnicy w późniejszym etapie rozgrywki, którzy po prostu są niewrażliwi na ataki fizyczne. Więc albo trzeba mieć jakąś broń, którą niedługo zdobędziemy i nie jest zła, ale jest to krótki miecz i nie wiem, ja jakoś się źle czuję z nim. Więc dobrze, wydajmy. Punktów zaklęć nie kupiłem dlatego, że no z tego bossa dostaniemy około 10 tysięcy, więc spokojnie kupimy dwa punkty zaklęć i nawet jeszcze pewnie z 1-2 poziomy bijemy. Dlaczego dwa? Żeby móc odblokować zaklęcie kara prócz 15 poziomu wiary, potrzebne jest jeszcze nam wykupiony chociaż jeden punkt otępienia. Więc dobra, wydajmy wiarę 5. W późniejszych etapach oczywiście dobijemy do 21, ponieważ jest to maksymalna ilość, która jest potrzebna do zdobycia ulepszenia na maksymalny poziom zaklęcie kara. Dobrze, resztę wydajmy jeszcze z 3. Wytrzymałość powinno nam wystarczyć, żeby móc nosić cały ekwipunek. Tak. Dobra, i resztę w siłę od razu ładujemy. Na sekundkę się jeszcze wrócimy w to miejsce, ponieważ zapomniałem o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie po pokonaniu tego pajączka jest skrzyneczka. Nie będę teraz tu pokonywał tych przeciwników wszystkich, bo no nie jest mi to potrzebne. Dobra, maruder. A, jeszcze też zaprezentuję wam broń, jakie mogą powypadać z przeciwników. Z marudera wypada taki toporek. No dla mnie on jest, nie wiem dlaczego, ale zbyt dużo czasu zajmuje, zanim ten atak dojdzie do wroga w porównaniu do tamtego miecza, który jest według statystyk wolniejszy, więc bo tak się całkiem fajnie walczy i można tak spróbować. Następnie jeszcze wypadł mi, czy nie wypadł, o, draśnięcie. Wypada to z tych łuczników, które akurat ominąłem, bo go nie lubię z nim walczyć. I to niestety wszystko, mówię. Kto nawet nie pokonując tamtego pierwszego bossa sposobem, żeby uzyskać ten miecz, ten nieulepszony miecz też jest wystarczająco dobry do walki z następnym bossem. Ponieważ wyzwanie, o, tu jest skrzyneczka. Wyzwanie na tym bossie, do którego zaraz podejdziemy, polega na tym, żeby walczyć z nim bez użycia tarczy. Co pomimo jego gigantycznej tarczy i miecza jest bardzo proste. Zdobyliśmy wielki młot. Już w ogóle wielkie młoty nie potrafię nimi walczyć, przyznam szczerze, ale obrażenia potrafią zadać ładne, to prawda.
Ale nie wiem, nie potrafiłem się nigdy jakoś bardzo przyzwyczaić. Niedługo też zdobędziemy bardzo fajny pierścień. Nie pamiętam, czy to po tym bosie, czy po następnym. Dobra, możemy... Aha. O, akurat mam level. Możemy od razu wydać w siłę. Ponieważ wytrzymałości nie mam lepszej zbroi, więc nie ma co wydawać. O, możemy zebrać okuch i lecimy. Bardzo przepraszam. No i teraz właśnie. Tu jest Maruder. A tu nie wiem, czy... Nie widać. Jest ten szybki przeciwnik. Najlepiej tamtego szybkiego olać. Jak najszybciej do tego podbiec, żeby on wykonał atak. Aha, on z drugiej strony się pojawia. O. Teraz chwilę musimy poczekać. Jak widzicie, są tam trzy statuły. O, zaraz będzie wstępny filmik do bossa. O właśnie, dobra, pomijmy go. To jest nasz Miłosiński. Ten atak, który wykonał, właśnie lubimy. Ale pierwsze co robimy, oczywiście jeśli zebraliśmy okruch życia, podchodzimy do tego posągu. Gra się na szczęście zatrzymuje, więc mogę jeszcze powiedzieć słowem jedno słowo, że na następnych levelach lepiej albo wybrać inne posągi, ponieważ nie dostaniemy lepszego miecza, albo po walce wykorzystać do zresetowania atrybutów. Więc dobra, zostawiamy go. Później on przyjdzie, zniszczy ten atak. O. No właśnie, jak wykonuje te ataki, robimy przewroty. I... Na początku jest troszeczkę trudno wyczuć, bo nie możemy od razu robić, gdy on zaczyna te ataki. Ale po pewnym czasie jest to... Jak zwykle pierwszym atakiem overwę. No nieważne. Tu nie trzeba, nie ma problemu, że stracimy życie, a te cztery fioleczki... A nie, tam nie było. Była fiolka? Nie, nie było. O. A to nie wiem, to ja może na późniejszych levelach jest inaczej. A no nieważne. Ale no, pokazałem, gdzie jest skarb kolejny, dobra. O, gdy robi ten atak, musimy pójść za niego. I dlatego chciałem móc skorzystać z tego mieczyka, ponieważ w tym momencie... O, gdy robi coś takiego, też podchodzimy. Ponieważ stojąc przy nim... Ponieważ stojąc przy nim, on nie jest nam w stanie nic zrobić. W tym momencie on przyzwał sobie przyjaciela. Dzięki temu mieczowi mamy ich na jeden strzał. Musimy uważać, żeby nie oberwać od tych tarcz. No i powtarzamy. No, aha, on teraz idzie do tego posągu go zniszczyć, więc możemy mu zadać troszeczkę obrażeń. Z tego ataku aha, nie udało mi się nie dostać obrażeń. Ale jak widzicie, no właśnie, z tym mieczem przeciwnik jest banalny. Ale też z taką ilością wytrzymałości, żeby nosić ten pancerz i mieć te szybsze przewroty, mamy odpowiednią ilość, żeby wyprowadzić całkiem dużą ilość ataków. Nie widzę, że raczej nie pokażę wam jeszcze jednego ataku. Znaczy, to nie jest raczej atak, ale jak pierwszy boss ma możliwość, jeśli się zasłaniamy tarczą lub nie, zbić nam całą wytrzymałość. Więc jesteśmy chwilę bezbronni, ale najczęściej on po tym ataku jakby, nie wiem, odpoczywa, zastanawia się nad czymkolwiek, że nie ma to... Jakby nie jest to wielką przeszkodą. Nie ma jak pierwszy boss takiego ataku, który zabiera nam całą staminę jeszcze, a jest w stanie od razu zadać po tym obrażenia. Nie wiem, podczas tej walki aktualnie jak nagrywam, nigdy tak się nie zachowywał. W ogóle nie używał tych ataków, co na początku tarczą. Zresztą jak zbiłem mu tyle życia, powinien też przywołać pomocników. O, ten sztyk, dobrze, że go wykonał. O, teraz szybko do niego podbiegamy i najczęściej właśnie mamy jeden cios do wykonania. O, tutaj jest atak, który nas może obezwładnić, tak jakby. Ale mówię, nie jest on jakiś straszny. Dobra. Mógłby jeszcze... A właśnie, przy tak powolnej broni, jak uderzę tarczą w ziemię, najczęściej wykorzystamy tylko... No i za szybko, no właśnie. Wykonamy tylko jeden atak. O. Nie możemy też stać... Nie możemy też stać podczas tego ataku zbyt blisko niego, ponieważ on nas ogłuszy. I tak naprawdę, gdy my się otrząśniemy z tego ogłuszenia... O, to jest to do przodu, tak. No i... Boss pokonany. Z niego
dopada tarcza. Na początek kosior. Jeśli uda się go pokonać właśnie bronią dwuręczną. Trzymaną w dwóch rękach, o tak. Bo każdą broń można trzymać w dwóch rękach, nawet sztylety. Znaczy wtedy są dwa sztylety, no ale... Znaczy na używając sztyletów ten boss jest jeszcze łatwiejszy. Ale już nie chciałem... przesadzać z ułatwianiem jakby sobie. Ponieważ to ma być poradnik dla nowych graczy. I jeśli zginiecie raz, drugi, piąty, to jest standard w tego typu grach. Tu się ginie nagminnie, po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. No właśnie, zrobiliśmy tarczę dowódcę, grot, broń naręczna i nieznaną runę dużą. Już niedługo zajmiemy się, do czego one służą. Jesteśmy też miecz wojownik. Jest on całkiem dobry. Ma troszeczkę niższe skalowanie niż ten toporek, ale ma jeszcze obrażenia magiczne, więc jeśli będziemy walczyć z wrogami, którzy są odporni na obrażenia fizyczne, to ten mieczyk ma całkiem ładne obrażenia właśnie magiczne, ale na razie możemy wrócić bezproblemowo do tego miecza. Właśnie, mamy no prawie 10 tysięcy, kupię 2 punkty zaklęć i właśnie zaprezentuję wam karę, do czego ona będzie nam służyć. Pod koniec gry, jeśli nie będziecie sobie radzić, będzie często używana. Zresztą ja też będę jej używał dla własnej wygody. Dobra, jeden punkcik, a i drugi. Jeden tu. O, czyżby dwa? Zaraz zobaczę. Możliwe, że musimy mieć wykupione... O. Kurczę, nie wiem dlaczego. To ma jakiś związek? Aha, albo możliwe jest, że... O, właśnie. O tym zapomniałem. No nieważne, nie będę teraz jakiś specjalnie expił. Za sekundę wbiję ten ostatni level. Musimy wydać 5 punktów w szkole ukojenia. Prawdopodobnie jest tak w każdej. Ja po prostu zawsze grając tyle expiłem, żeby móc spokojnie większość czarów wykupić i tak do zbroi prawie postać, że później już niewiele expiłem. Zajmuje to na początku kilka godzin, ale... Później jest czysty fan z gry. No, teraz otworzyła się następna szczelina po pokonaniu bossa. Ta szczelina jest za bossem. Tu będziemy mieli krótki dialog, nie ma w ogóle znaczenia, co będziemy rozmawiać, o czym. Więc ja to przeklikam. Zaraz zobaczymy, jak dojdziemy do następnego punktu zapisu. Ile nam to wszystko zajmie? Aha, no tu jest troszeczkę chyba zabawy, jeśli dobrze... Nigdy nie potrafię zapamiętać, co jest w jakim portalu ukryte. Ale raczej to i tak nie będzie trudne. Tak, to jest ten... śmieszny. No właśnie, otwieramy skrzyneczkę. Lecz w skrzyneczce nic nie ma. Tu jest światełko. Ono sobie poleci prosto i nie biegnijcie na ślepo przed nie. Bo jak widzicie, to już jest pierwszy przeciwnik. Oj. Dobra. No jak widzicie, teraz jest... Większość przeciwników będzie na hita. Tą skrzyneczkę na razie nie otworzymy, więc nie ma co się nią interesować. I ważna uwaga. Jak podejdziemy w... promień, w którym znajduje się światło, znaczy to koło, a okrąg, nie wiem czym to się różni, nigdy nie rozróżniałem, a nie ma to wielkiego znaczenia, tam gdzie jest światło, a to tu za tą skałką pokaże się nam łucznik, więc podchodzimy, mamy już przygotowaną tarczę i od razu idziemy do niego, oni tam będą popajacują, więc nie ma zbytnio co się nimi przejmować, no, przez to, że mamy tą lepszą wersję, mamy tak naprawdę troszeczkę nawet czasu zaoszczędzonego. Dobra, lecimy dalej. Chyba jeszcze jeden. Aha, tam jest jeden. Myślałem, że gdzieś zniknął. O. I też mamy w grze takie finishery. Znaczy slow motion momenta w niektórych. Podczas niektórych zabójstw. O.
pod koniec gry też jest tak nagminne, że zaczyna się nudzić. No, w tym momencie jest to bardzo fajny bonus. O, mamy kostur. To jest raczej też chyba dla bardziej łotrzyka, ponieważ on się skaluje, a nie, z wiarą, czyli też jest dla maga i jest bardzo fajną bronią, ponieważ te obrażenia od ognia są niezłe później. No, i teraz biegniemy, tam widzimy światełko. Widzimy światło. I tam jest płytka naciskowa. Jeśli na nią nadepniemy, to ono poleci do tej skrzyni, za którą był strzelec. Znaczy za skałą, którą był strzelec. No i teraz, jak na nią nadepniemy, to ono poleci w tamtą stronę. I nie biegnijcie szybko, bo ono po chwili znika i nie można otworzyć skrzyni. Nie biegnijcie szybko przed. No właśnie. O, już się tu przeciwnicy zaskoczyli. Aha. Wystarczy podejść. No dobra, to odpalmy. No i jak gdzieś nie widzicie. Są przyzwani. Tam wystarczy nawet podejść. Jest przyzwany jeden łucznik. O, tam widać już go. Więc wtedy można podejść tam. Wrócić się, pokonać tych bossów. A pójść jeszcze raz i wtedy biec. Najlepiej podejść do tego światła od drugiej strony. Mniej więcej tak na oko po prostu. Spojrzeć, gdzie jest ta skrzynia, o tak mniej więcej, i biegniemy, bo ono troszeczkę to światło skręci. Za chwilę, ale no, mamy więcej czasu na podniesienie tego. A, troszeczkę za bardzo skręciłem, ale światło tam też w drugą stronę odbija, tak? Zebrałem. No, to nie było żadnych dużych skarbów, to po następnym bossie będą miłe skarby. Jakbym przeciągnął odcinek, pewnie bym teraz zabił od razu następnego bossa. Ponieważ mamy tyle, znaczy jesteśmy tak dopakowaną postacią w tym momencie, że możemy następnego bossa od razu na niego pobiec. Ale ja wam pokażę po kolei mniej więcej lokacje, co, gdzie i jak. Jeśli mam odpowiednią ilość doświadczenia, bym się wrócił po punkt zaklęć. Dobra, nie mam. To nieważne. Tu mamy tarczowników. Ich już nie lubimy. Będą potem jeszcze gorsze wersje. Dlatego prawdopodobnie wystarczy... A, nie wystarczy, ale... Znaczy oni bardzo dużo czasu dają na to, żeby ich zajść od tyłu. O. Albo, co za chwilę zaprezentuję, przy użyciu... O, to nam się przyda za chwilę na zdobycie 1000 darmowego doświadczenia. O. Dobrze, tyle skrócik, za chwilę odblokujemy. Ale to momencik, dobra. Teraz biegniemy na drugą stronę. Tam jest też, nie wiem czego będzie stąd widać, nie. Tam jest za chwilkę punkt kontrolny i można za ten punkt kontrolny iść, albo skończyć w prawo. Tam za punkt kontrolny na razie iść nie będziemy, ponieważ jest to trudna lokacja, więc nie ma co w ogóle niepotrzebnie utrudniać sobie życie. Ja bym sobie tam pewnie poradził. O, gdy wykonuje atak, to też jest ważne, wtedy jest tarcza jakby nie działa. Jest to dziwne, ale pozwala nam go pokonać. Niestety mu chyba nie można wybić tej tarczy z rąk, więc jest słabo. A, ja zapomniałem, przy rozdzielaniu wytrzymałości, czy będę mógł nosić tą tarczę. Mogę. No i ta tarcza ma też taki bardzo fajny atak, który można wykorzystać na tamtym, bo tamtą tarczą, którą miałem, tak, robiłem coś takiego. Wybierając LT, lewy Tiger. No, a mając tą tarczę, jak każdy inny pawęż, i tarczę migdałową zresztą, mogę wykonać coś takiego. Podejdźmy jeszcze kawałek bliżej. Jeszcze raz. Ale nie trzeba naciskać. Póki, oczywiście ten atak będzie się wykonywał tak jak w przypadku miecza, dopóki mamy manę. No bo tu teraz wszyscy przeciwnicy są bardzo łatwi. Sprawdzę tylko, czy się nagrywa ładnie, tak, wszystko gra. Mam nadzieję, że nie będzie troszeczkę głos za głośny. Ale to można ściszyć, a gra jakoś wielce... Nie staram się pokazywać fabuły, więc to nie ma zbytnio znaczenia. A, no nie, to jest ta lokacja, o której mówiłem. Jest ciężka, tam będzie też nowy typ przeciwnika, mogę wam zaprezentować. Ten wielgachny starczą, on podobnie walczy jak tych dwóch, co tu spotkaliśmy. Lecz jest troszeczkę trudniejszy do pokonania. Tu jest notatka i jak już widzicie machający się miecz, tam jest przeciwnik. Więc
chodząc pod skosem, tu włączamy atak. Znaczy on nas zauważy, ale zanim zdąży wykonać atak, jest bezbronny, więc... O. Tu jest dwóch tych miśków. And I understand his reasons, but he's a people. He's supposed to be the savior. Na razie można się tak pozbywać, a jak zdobędę za chwilkę karę, to wam zaprezentuję, jak się ich pozbyć. Ha, no właśnie, żeby to wykorzystać, lepiej odejść. A nie, o, ta tarcza, tą tarczą może się zablokować przed tym atakiem kompletnie. Wow, o tym nie wiedziałem. No, no. Ojeju, odznaczyło mi, nie wiem dlaczego. Więc, żeby się nie przemęczać. Tak, tego przeciwnika też możemy wykończyć, nie mając tego mieczyka. Chęcią zrobię sobie screena tej intrygującej sytuacji, albo nawet dwóch. Znaczy, jak podejdziecie i uderzycie w tą tarczę, to na pewno się przewróci. O nie. Ale w niektórych momentach właśnie tarcze się przewracają, jak do nich podchodzicie. A czasami tak śmiesznie sterczą. Ten przeciwniczek nie dość, że wstaje, to jeszcze... wstaje ponownie. Nie wiem, jak to działa, no ale jakby ma dwa życia. No i teraz chodzimy do góry. Tu też pokażę, będzie chyba nowy typ przeciwnika, bo to się troszeczkę na tej wieży zmienia i nie mam pewności, co tu będzie. A nie, teraz jest tylko dwóch tych strzelców. Zlokujmy sobie jednego, niech wystrzeli. Właśnie warto poczekać, aż oni wystrzelą, bo wtedy przeładowują i mamy czas, żeby zaatakować. Dobra. No, mamy się ich pozbytych, no i nie tak dawno zdobyliśmy krwawy krzemień. No więc... Nie widać tego przeciwnika. Aha, albo on z tamtych schodów wypada. Gdy użyjemy go tu, to zaraz wyskoczy na nas ten zabójca. O. Więc jak nie wiecie o tym, no może to troszeczkę zdenerwować, ale no właśnie, po to są te rady, żeby móc. Widzę, że z czasem mógłbym nawet następnego bossa zabić, ale po prostu poczekamy, bo ja do bossa pójdę tędy. To jest skrzyneczka z pustą fiolką. Więc jeśli nie będziecie czuć się na siłach, możecie po prostu wybić tu sobie drogę, wrócić, a zapisać doświadczenie, pójść na bossa z tą miksturką i po prostu będziecie mieli podczas walki z bossem jedną więcej. Lecz z tym mieczem jest bardzo łatwa, w dodatku przez to, jak duże obrażenie zadajemy, będzie też łatwiej wyzwanie wykonać, ponieważ jest ono teoretycznie łatwiejsze niż nawet dwa poprzednie, ale z drugiej strony, o, tu jest pusta buteleczka. Chyba, że loot jest losowo, ale wydaje mi się, że tu też była pusta buteleczka. Więc no tam sobie odblokowaliśmy ten skrót, tak naprawdę nie ma on wielkiego znaczenia. Niby można dużo blokować skrótów, ale to nie są souls. No i tu teraz też, tu będzie jeden portal, który nam się otworzy po pokonaniu tego bossa. Niżej niedługo będzie drugi portal, ale troszeczkę później go odblokujemy. No i właśnie mamy nowy typ przeciwnika. Grając ciężkim wojownikiem i tarczą najlepiej jest pojedynczo pierwszy atak zablokować i dopiero uderzać w niego, ponieważ on ma taki, no, zresztą zaprezentuję, takie combo. O. A nie, no teraz nie było tego combo. O. I nie możemy wtedy nic zrobić. Co, no i jest utrudnieniem. Tych oczywiście standardowo, strzał tak naprawdę z tym mieczykiem. A jak nie macie mieczyka, to czekacie na oddanie następnego strzału. Ponieważ nie zdążycie dobiec i zadać mu wystarczających obrażeń, żeby go zabić inną bronią. Znaczy, jest to możliwe, ale to zależny skill. Tu jest następny monolit do otwarcia, ale mówię, on będzie później otwarty, a tu jest skrzyneczka z podstawowymi broniami łotrzyka i kapłana w tym wypadku. A jeśli byśmy grali inną klasą, no to oczywiście oprócz tej. No właśnie, tu jest chyba ludzka czaszka. Tak. Ludzka czaszka, a tu jest kaslon. Na razie nie ma zbytnio tak naprawdę z czym o nim rozmawiać. Jeśli chcecie, to już wasza sprawa. A, wydajmy tu expo na punkty. O, tak, kara.
Zaraz jeszcze wtedy włączę grę i zaprezentuję, jak się pozbywać tamtych przeciwników. Troszeczkę irytujących na początku. A, dobra, okej. Nie będę tego ciął, bo to jest sama końcówka i mam nadzieję, że długo się wczytywać nie będzie. No, jak widzicie, tam mam na jednej postaci 62 godziny. Chyba tylko dlatego, że teraz, żeby wbić level, potrzebuję, nie wiem, chyba z 4-5 godzin farmienia i chce mi się farmić. Bo bym z chęcią troszeczkę poulepszał postać jeszcze. No ale nieważne, po prostu gry tego typu sprawiają mi dużą radość, więc spędzam w nich trochę dużo czasu. Nie wiem, jeśli skończę poradnik z Dark Souls, może, znaczy z Lords of the Fallen, może zacznę coś z Dark Souls, nie wiem. O, nie wiem dlaczego miałem na początku taki, mam brzydki spadek klatek. Okolicy 30, nie wiem czy to będzie na filmie zauważalne. Nie mam zielonego pojęcia, skąd się tamten pojawił. To jest prawdopodobnie ten zwierzę, ponieważ powinno ich tam, jak dobrze pamiętam, wyskoczyć dwóch. Nie wiem, możliwe, że się mylę. No ale on z jakimś cudem się gdzieś tam pojawił. No i wybieramy sobie karę. Oczywiście używając kary w ogóle wyrzucić tarczę, bo po co? Ja nie wiem, gdzie się tamten pojawi. Pewnie mnie zdenerwuje, ale... Zresztą nie wiem w ogóle skąd ono się wziął. No właśnie, teraz bałem wszystkich przeciwników na hita. Znaczy, po pokonaniu następnego przeciwnika ta przewaga troszeczkę zmaleje, ale... Kurczę, nie wiem dlaczego mam taki niski framerate. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt widoczne na nagraniu. No dobra, stawiamy karę. Nie zadziałało w ogóle. No nie wiem. Prezentowałem też w pierwszym odcinku, jak to działa. O. On wielkich obrażeń nie bije. Dokładnie nie mogę wam powiedzieć. Nie wiem. Nie potrafię zauważyć, kiedy kara działa. Więc to na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku pójdziemy tą drogą do bossa. Ja prawdopodobnie powybijam przeciwników i po prostu wznowię nagranie już tam. Chociaż nie, może zacznę od początku, żeby w miniaturce było logo Lords of the Fallen. No nic, zapiszmy. Tu będziemy, niedługo pójdziemy. Znaczy on nam chyba tylko powie, że właśnie musimy zabić wszystkich rogarskich lordów, którzy są tutaj. To tak troszeczkę brzmi, jakby było ich więcej niż tylko ten, który tu został, albo jakbyśmy mogli go spotkać wcześniej w grze. Nie wiem, robiłem ten moment na różnorakie sposoby i nie udało mi się tego dokonać. Więc na razie do usłyszenia, widzimy się w czwartej części poradnika. Możliwe, że w czwartej zrobimy cztery bossów, ale pewnie też nie, bo tam jest troszeczkę jeszcze więcej zwiedzania. To na razie.